Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ironek i kolejny materiał z Empire na moim kanale. Czarne, gęste kłęby dymu świadczą o oblężeniu Warszawy, a co za tym idzie, niebawem pokonamy naszego wroga, jakim jest Polska i zajmiemy kolejne, ostatnie w sumie terytorium należące do Polski. Kolejne, ponieważ w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, na południu zajęliśmy Lwów. Tym samym zajęliśmy praktycznie przedostatni region należący do Polski. Więc myślę, że to wpłynęło na morale garnizonu broniącego tutaj Warszawy, tym bardziej, że jest to armia, pamiętajmy, powstańcza, która narodziła się pod jarzmem nieudolnego okupowania przez Austriaków regionu tutaj Warszawy Polski. My, mam nadzieję, nie popełnimy tego błędu. Nie będę paru do konfrontacji bezpośredniej w tej turze. Poczekam maksymalnie dwie tury na to, aby moja technologia, jaką jest, jak pamiętacie, ostrzał szeregami, mogła się ukończyć, ponieważ ta technologia bardzo nam pomoże na polach bitewnych. Tutaj Austriacy mi nie zagrażają, ponieważ jest to armia, która na pewno nie da rady zwyciężyć w obleganiu Polski. Zobaczcie, że tutaj takie siły, jakimi dysponują powstańcy polscy, nie sprawiają, żebym się czuł jakoś zagrożony, jeżeli chodzi o atak ze strony Austriaków. Zanim podciągną jakiekolwiek tutaj wojska, my zdążymy już ten region przejąć. Tutaj, jeżeli chodzi o apartamenty gubernatora, nie będę ich reperował. Wręcz przeciwnie, gdy tylko pozbędę się tej armii tutaj z lasów Turki, budynek zostanie rozebrany. Pójdzie do rozbiórki, żeby postawić oczywiście koszary gubernatorskie. Na razie oszczędzamy fundusze, tak jak wam wspominałem, ponieważ chcę się zająć też gospodarką, troszeczkę podciągnąć gospodarczo nasz kraj. Wpłynie to na przyszłe ewentualne konflikty, że będziemy mieli fundusze, aby je prowadzić. Bez tego niestety kraj podupadły gospodarczo nie udźwignie jarzma kolejnej wojny. Myślę, że możemy puścić turę, aby nie przedłużać i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, ponieważ właśnie chciałem wam w tym odcinku pokazać całą bitwę o Warszawę. Dlatego pobocznym jest odkrycie tej technologii w tym materiale, dlatego będę szybko przewijał te tury, aby jak najszybciej do tej technologii dojść i aby móc dać wam tą wisienkę na torcie w postaci bitwy o Warszawę. Dlatego lecimy z kolejną turą i zapraszam was kochani, nim przejdę do kolejnej tury, do polubienia tego materiału, naciśnięcie łapki w górę. Miłe są też komentarze, które piszecie, dlatego śmiało piszcie, nie krępujcie się. Subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a my przechodzimy już do kolejnej tury. Najazd wroga w Rzeszowie. Tak, uszkodzili mi hutę, ale myślę, że jakichś trwałych szkód nam to nie zrobiło. Im więcej razy, kochani, nasza armia wejdzie do danej miejscowości, do danego miasteczka i wyjdzie, tym większe uszkodzenia robimy przeciwnikowi. Tutaj na szczęście sobie wdepnęli do miasteczka, poplądrowali trochę i poszli. Także wyniki tego hultajstwa są niewielkie. No 240 koszt naprawy. My to oczywiście zrobimy. Już wam powiem dlaczego. Tutaj w Krakowie osiedliła się ta armia z podłodzi. Tu jakieś posiłki ściągają. Nawet takie, rzekłbym, weterańskie, to jest głupie słowo. Nie chciałem też mówić ekskluzywne. Może jakieś takie bardziej elitarne, o, to by było bardzo dobre słowo, elitarne jednostki podciągają pułk piechoty liniowej, precyzja 46, no to już tak lepiej. No i oczywiście grenadierzy, ilu tutaj jest, no nie wiadomo. Jestem ciekaw, czy to jest taki mały pułk 120 powiedzmy, czy też pełen pułk, tak jak piechoty liniowej 225 żołnierzy. No to jest bardzo ciekawe, ale myślę, że wkrótce się dowiem. Flota przybyła, bardzo mnie to cieszy. Zwiększymy sobie oczywiście zasięgi eksportowe naszego kraju. Trzeba by też pomyśleć o nowych partnerach handlowych. No przecież możemy właśnie mieć Niderlandy. Jak najbardziej. Jeśli możemy z Holandią podpisać. No dzień dobry. Bardzo się cieszę z tego powodu. 8300 marek na turę. To jest bardzo pożądana kwota, jaką chcę osiągnąć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz tak. Co do tej właśnie aremki. Ja ją teraz sobie zaatakuję. Poprzedzimy to wyśmienitym atakiem naszego asasyna, który niestety nie spełnił swojego zadania. No ale nie dziwmy się, no jeżeli macie podstawowego takiego trzygwiazdkowego agenta, nikłe są szanse, zwłaszcza w starciu z jakimś bardziej zaawansowanym agentem, typu bardziej zaawansowany,
czytajcie, ma więcej gwiazdek, tak? No ten ma 4, więc nie powinno być aż tak źle. No ale ten agent nie ma jeszcze żadnych sukcesów na swoim koncie, więc już bardziej ten Karl Mur, którego umieściliśmy w Magdeburgu, mógłby sobie poradzić z tym zadaniem, no ale on tutaj właśnie próbuje zlikwidować polskiego uczonego. Ale widzę też kiepski z niego zabijaka. No trudno. Ty sobie tutaj tak stoisz od kilku tur, mam na ciebie oko. No masz iść i badać. Masz wesprzeć zespół naukowców, którzy pomagają mi zdobywać nowe technologie. A ty sobie stoisz obi boku pod królewcem i zbijasz bąki. Ja to nie wiem w ogóle. Nieróbki takie. Aż to niepodobne do niemieckich uczonych. Dwie tury. Dwie tury do ewentualnego, właściwie ostatecznego wyjścia Polaków, czyli ostatecznej bitwy. I albo wygrają i się obronią, i przełamią oblążenie, albo nie będzie już powtórnej bitwy. Nawet gdybyśmy grali na czas, nie zabili tutaj żadnego wojskowego, żadnego przeciwnika, i tak byśmy tą bitwę wygrali, a tym samym zdobyli region. To jest taka, 5 tur chyba jest w stolicy, to jest taka żelazna brama i żelazna rama czasowa, żeby coś przeciwnik zrobił. Jeżeli w tych 5 turach przeciwnik nie zrobi nic, nie pokona nas, nie wyrwie się z oblężenia, no to niestety region traci. No ale też dla nas jest to pewnego rodzaju miara. Jeżeli gdzieś tam prowadzimy wojnę, jest kilka sektorów, no to też musimy się sprężać, żeby gdzieś tam od flanki nie zaszedł nas przeciwnik, tak? Raport budowlany, a tutaj widzę też jakieś miasteczko w kamieńcu się zrobiło. Tutaj mamy tak, mamy hutę, mamy folwarki, znaczy na razie gospodarstwa, tak? No folwarki już były. Tutaj mamy jakieś lasy, jakiś ten wyrąb lasów. Myślę, czy jakiś zajazd dla dyliżansów, czy ewentualnie właśnie jakieś warsztaty rzemieślnicze. Ale nie mamy też żadnego kościoła protestanckiego, co za tym idzie. Oj, przepraszam was kochani, pewnie coś hukło w mikrofon. Znaczy to byłem ja, ale pewnie wam też hukło w uszach. Bardzo was przepraszam. Nie mamy żadnego kościoła. Co za tym idzie, nie możemy ewentualnie tworzyć nowych misjonarzy protestanckich, którzy mogliby na okupowanych regionach nawracać ludność na protestantyzm. Dobra, zbudujemy. Oczywiście zbudujemy, bo będzie nam to potrzebne. Tym bardziej, jeżeli będziemy chcieli te barbarzyńskie hordy Turków na południu sobie tutaj zagarnąć te ziemię, prowadzić ekspansję, no to jednak będziemy potrzebować jakiegoś misjonarza, który będzie też na tych ziemiach prowadził nauki. A co za tym idzie, ludność będzie nam bardziej podporządkowana. No ale ja miałem nie gadać, nie marudzić, tylko działać. Dlatego tutaj mi się te jednostki nie podleczyły, ale podciągnęliśmy działa. A co za tym idzie, moglibyśmy tą armię stąd zdmuchnąć. I tak też zrobimy. Nie będę podciągał już tej piątej sztuki, tutaj piątego pułku artylerii, ponieważ wtedy może się okazać, że tutaj nie dojdę tym wojskiem. Dlatego poradzimy sobie bez tego piątego pułku. Mamy na tyle żołnierzy, żeby tutaj jednak coś zdziałać. A co za tym idzie, ruszamy do boju. Tak jest, oni też już mają takie, zobaczcie, wyczerpane jednostki po bitwach, dlatego myślę, że to będzie bułka z masłem. Zapraszam was na bitwę. Okej, a więc tak, rozłożymy sobie działa na przykład gdzieś tutaj, na takim otwartym polu, aby mieć dobry kąt ostrzału. Moją piechotę liniową sobie postawimy tak po prostu standardowo w szyku. Tu widzę bardzo duże braki mam w niektórych pułkach. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na wynik bitwy. Jazdę schowamy gdzieś tu w zaroślach. No, przynajmniej te dwa pułki, bo ten jeden jest pułkiem, który ma w swoich szeregach dowódcy całej armii, dlatego jego nie uda się ukryć w żadnych krzakach, w żadnych zaroślach. Dlaczego? No nie wiem. Mnie o to nie pytajcie. No po prostu Empire generał jest zawsze widoczny. A więc tak, działa niech mają swobodny ostrzał, chociaż nie. Chciałbym, żebyście się skupili na konnicy, gdyż taka jedna armatka to nam tutaj za dużo szkód nie narobi. A rozpędzona konnica i owczem. Dobra, tu myślę, że już sobie piechota poradzi. Będziemy celować zatem w gwardię generalską. Na niej się skupimy, ale lecą rozpędzeni. Zatrzymali się. A jak się zatrzymali, to najpierw ich wykończymy. Dobra.
Jak strzelacie do mnie, to jednak pobiegnę do was. No to jest coś. Proszę bardzo, w takim razie. Przezbrajamy na kartacze. Czy dogonią? Dogoniły kartacze. Pewnie, że dogonią. Aleśmy im tam pożogę zrobili. Pięknie. W takim razie przezbrajamy sobie tutaj na kule armatnie. My się skupimy na Gwardii Generalskiej. O, strzeliwują mi dowódcę, tak? Tacy jesteście szczwani. Dobra, w takim razie my jazdą wychodzimy przed szereg i się zajmiemy tą piechotą liniową i tą armią tutaj. Co my tutaj jeszcze mamy? Niby nic, ale mogą się gdzieś jeszcze pochować. Tu było więcej chyba jednostek. Więcej pułków. No cóż, zobaczymy. Dobra. Tu już się zebrała moja armia. Więc teraz pójdziemy sobie tak lekko od boku. Nawet sobie przyspieszymy, niech ta konnica tam szybciej podejdzie, no to też nie jest jakaś tam wielka armia. Tu odprzodkowane działo, proszę bardzo. Gdzieś tam sobie Polacy zza krzaczków strzelają. Co oni tam strzelają? Nawet nie wiem, gdzie ten pocisk upadł. Jest tam jakiś niewypałek. Dobra, my jedziemy sobie tutaj. Troszeczkę przetrzepiliśmy te szeregi. A, i są. No mówiłem, że... Mówiłem, że tak będzie. Dobra, zatrzymamy chwilę jazdę. Co to w ogóle my tu mamy? Jakaś taka lekka ta piechota. Ta, coś jak odpowiednik tych austriackich chyba... Pandurów, tak. Widzę. Ale skąd Polacy mają takie albańskie jednostki? Oto jest pytanie. A nieważne. Za chwilę i takich nie będzie. Tutaj. Przez środek proszę przeciąć ostrzał. Tak jest. Akurat pięknie się schodzą pułki generała i tutaj tych albańskich jednostek. Dobra, piechota się schowała w lesie. To my sobie tu będziemy strzelać. To my tu sobie będziemy strzelać, a jazdę ustawimy o, tak bardziej z tyłu, żeby przystąpić po prostu do szturmu. Te cztery jednostki damy sobie tak. Nie chcę też się rozwodzić za bardzo nad tą bitwą, bo to jest taka bitewka, rzekłbym. Taka mała potyczka, o, bardziej. O, pięknie. Tutaj się ruszyli, ci tutaj dostali. No, był dobry pomysł, żeby tutaj prowadzić ostrzał taki zaporowy. Przez sam środek lasu, znaczy no, sam środek lasu, no, bardziej żeśmy strzelali z boku, no ale... Ale wywabiliśmy Polaków z kryjówki. A co za tym idzie? Ruszamy do ataku. Pięknie. Ci już się wycofują. No to uderzamy w piechotę liniową. Tak, zbliżenie kamery poprosimy reżysera o zajęcie się tutaj tymi jednostkami. No i niniejszym myślę, że już jest po wszystkim. Czy coś tu strzela? A, strzelają do mnie, pan duży. No proszę, dobra, przeładowują. I dziękujemy za reklamę. Wyciąć w pień, panowie. Mniejszym kochani, tą bitwę uznajemy za wygraną. Pokonaliśmy. Myślę, już taka poza Warszawą, ostatnia wolno chodząca armia polska. Więc powoli ustaje opór umundurowanego Wojska Polskiego. Widzimy się, kochani, na mapie kampanii. Melduję z utracone 9 jednostek, ale pokonaliśmy armię polską.
Mam nadzieję, że to nie wpłynęło na jakieś tam, no trochę, troszeczkę, że tak powiem, wpłynęło. Ale gdybyśmy wyeliminowali działa, no właśnie, no to armią możemy wejść i troszeczkę te nastroje już uspokoić. I oczywiście musimy tutaj pouzupełniać nasze jednostki. Dobra, my mniejszy możemy już sobie tutaj podejść, nic się nie dzieje. I teraz tak. Jedna tura i będziemy mogli już prowadzić ostrzał szeregami. Także ukończymy tą technologię, którą bardzo chcę mieć. A co za tym idzie, możemy się widzieć w kolejnej turze i tam już będziemy prowadzić inwazję na oblężoną Warszawę. Zapraszam Was, kochani, serdecznie. Kochani, Polacy jednak postanowili próbować wyrwać się z oblężenia, tak więc widzimy się na polu bitwy. Nawet mnie to, kochani, cieszy, że to oni próbują wyrwać się z oblężenia, ponieważ ja dzięki temu mogę się wycofać do tyłu i tak naprawdę czekać na nich. Co prawda myślałem, żeby się schować w narożniku, ale widzę, nie będzie mi to dane. Chociaż nie, tutaj. Tu możemy prowadzić spokojny ostrzał. Ok, w takim razie rozkładamy swoje siły tu. I teraz tak. Cztery jednostki obunkrują się tutaj. O, może troszeczkę szerzej. O. Trzy jednostki obunkrują się tu. Tak mówię, obunkrują się, ale chodzi mi właśnie o okopy. I kolejne linie obrony. Strzelimy sobie mniej więcej odtąd. Dotąd. Chcę sprawić, aby ciężko było mnie obejść z flanki. A co za tym idzie? Ja za na razie niech tu stoi. Kiedy oni się zbliżą do mnie, to wtedy ruszę. Będę mieć swobodę tutaj manewru. Mam nadzieję, że chociaż może jeszcze tutaj spróbujemy się ukryć. Też się udało. O, nawet nie będziemy wtedy przeszkadzać strzelcom. Oczywiście generała sobie schowamy. Generał będzie sobie tutaj podziwiał pole bitwy troszkę na tyłach. I cóż, no możemy prowadzić swobodny ostrzał, myślę. Chociaż nie, zobaczymy, co tam wypełznie poza mury tutaj fortu. I tak za bardzo nie widzę tutaj jakiegoś sensownego celu dla mnie. Dobra. Prowadźcie swobodny ostrzał, zobaczymy, jaki cel sobie obierzecie. Co my tu mamy? Tutaj przodkowują działa. No, ciekawa koncepcja. Nawet nie widziałem takiej strategii strzelania przez mury właśnie, tak jak my to robimy, za mury będziemy strzelać. Podejrzewam, że część tych pocisków niestety nie trafi w cel, a rozbije się na murach. O właśnie, tak jak tutaj. No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Oni wystrzelili, czy w coś trafili u mnie? Nie. A, tutaj. Czyli mogą prowadzić też ostrzał. Okej, no najwyżej sztabiem rozwalimy. No cóż. No coś tam daje ten ostrzał. No, zobaczymy. Część się pewnie i tak rozbija tych kul armatnich, tak, na murach. Ale okej. Ci z moździerzy już rzucają się do szturmu. Cóż za odwaga. Okej, a tu są jeszcze falkony. Tu są armaty średnie, a tu są falkony jeszcze. To możemy gdzieś tak po środku strzelać. Dobra, w takim razie. No cóż, no na razie możemy sobie pooglądać tutaj ruchy Polaków w sztabie. Ponieważ no zanim tutaj jakiekolwiek armie się ruszą do szturmu na mnie, no to możemy popatrzeć, jak zaraz pewnie sztab rozwalimy. Czy jakieś działo uszkodziliśmy? Nie, na razie trafiamy tylko tutaj obsługę tych armat. No, możemy się chwilę pogapić. W piątek powinna się pokazać rozgrywka z twierdzy, aczkolwiek co do tej misji 15 powiem wam, że mam sporo obaw. Na razie mi nie idzie, troszeczkę zardzewiałem w twierdzoszkę. Nie idzie mi przejście tej misji na najtrudniejszym poziomie. Parę lat temu na starym kanale przeszedłem całą kampanię, ale dużo osób też wypowiadało się, że jeżeli chodzi o twierdzę HD,
to jest ona troszeczkę utrudniona, jeżeli chodzi o celowanie jednostek, trafianie w przeszkody i tak dalej. Troszeczkę było to prostsze, jeżeli idzie o podstawkę twierdzy. No może coś w tym być, ponieważ to też osoby, które nagrywały twierdzę HD, kampanię z twierdzy HD na najtrudniejszym poziomie, wypowiadały się, że jest poziom, znaczy przejście niektórych misji jest o wiele trudniejsze. No ale nie będę się usprawiedliwiał, mam nadzieję, że tą misję nagram i będziecie mogli sobie na nią popatrzeć. Dobra, no oni tutaj dostają po pysku i nic z tego nie ma. Tutaj biegną ci biedni, biedni, jejku, żołnierze obsługujący moździerze. Tu jest milicja, milicja, milicja. Można by tutaj troszeczkę ich ostrzelać, już się nie skupiać na tych działach, bo rozwalamy obsługę i nic tam z tego nie wynika ciekawego. Dlatego myślę, że sobie ostrzelamy tutaj te pułki milicji, żeby je trochę przestraszyć. Tam nie patrzę nawet na tą obsługę moździerzy, bo zaraz odezwią się po prostu moi piechurzy z piechoty liniowej i myślę, że sobie z takim lekkim problemem to poradzą nawet bez zająknięcia. Mało moich dział tu widzę strzela, nie wiem co jest grane. Co tam, obsługą? A, strzelają na ratę, okej. Okay. O, tu jedno działo mi się rozwaliło. Znaczy, rozwalili mi. Proszę bardzo. No są jakieś straty, no ale muszą być straty. No. W takim razie trzeba wyeliminować te działa. One zaczynają mi tutaj troszeczkę... Z piechotą to my sobie poradzimy, zwłaszcza z piechotą, jaką jest milicja. Większą zagwozdką właśnie tutaj... Przeszkodą dla mojego wojska to są właśnie te działa. Ułani. Ułani wylatują. No i co? Będzie coś z tego? My trafimy chociaż jedno ich działo? Czy tak nie bardzo? Panowie, powiedzcie mi. Dobra. Ostrzeliwujemy tutaj bramę wejściową. Zrobimy im przywitanie w niemieckim stylu. O, właśnie. Chodziło mi o tych ułanów przede wszystkim, żeby się ich pozbyć jak największą ilość. Ale tu ich wypełzło, ja cię kręcę. Dobra. Skupiamy się na ułanach. Proszę mi prowadzić ostrzał. Co jak co, ale konnicy musimy się pozbyć. Może mi tutaj pomieszać troszeczkę moje szyki. No, bardzo niecelnie moje armaty w tej bitwie strzelają. Bardzo mnie to niepokoi. Okej. Okay. A, no to teraz się uciekacie, tak? Komputer wie, kiedy my przełączamy kartacza, a kiedy atakujemy normalnymi kulami armatnymi. To jest w ogóle dziwne. Dobra. O, i zobaczcie, oni od razu zawracają. Jak tylko się pojawiają kartacze na horyzoncie, a teraz przełączymy na kule armatnie i zaraz znowu będą do mnie biegli. Zobaczcie, co w ogóle... No jest to troszeczkę takie... mało dopracowane, jeżeli idzie o rozgrywkę. Przełączamy i już nie będziecie atakować. No i cyk, zobaczcie. Jaka magiczna sztuczka, żeby nie atakowały mnie jednostki konnicy. No po prostu... No cóż, ale nie będziemy już tutaj... jazda. Moja jazda. Moja jazdo. Zapraszam. A, wy jesteście tutaj od tej strony. Trochę daleko macie. No nic, dobra, to chodźcie tu. Ale jazda będzie mi potrzebna tutaj do dobijania tych jednostek właśnie wycofujących się. I drugie niedopracowanie, strzelacie w kogoś, kto jest za górką. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. W Napoleonie chyba to było bardziej tak dopracowane. Na Napoleona, tak, czy na Rom. Total War też przyjdzie czas na kanale. Już nawet chyba komuś obiecałem, że Rom nagram.
Także wszystko przed nami, kwestia tylko waszego, kochani, wsparcia kanału w postaci lajków. Czy będzie to motywacja do nagrywania, czy będzie brak lajków, a tym samym nie będzie motywacji do nagrywania, no to już w dużej mierze zależy od was. Ja wyrażam chęci nagrywania, wy wyraźcie wsparcie. Chęć wsparcia, o, może tak. Ale żeś mi teraz pięknie... Bardzo ładnie żeśmy ich tutaj ostrzelali. Dobra, konnico, konnico. Leć, leć, kochana, bo... Ulalalalalalala! Łani tutaj mi się wbili. No nie będę już tutaj nic robił z tym. Ale na pewno tą milicję chcę od frontu nawet, ale chcę ją zaatakować. Wy panowie z połotem zajmujecie tutaj pozycję w armatach. To jest jeden pułk, tak. Przejmujecie z potem te armaty i... wy nie strzelajcie. Znaczy nie, wy tam może strzelajcie. Wy lecicie na tych. Tak jest, rozbić, 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 bardzo rozbić. Troszeczkę jeszcze mi po przeziębieniu, kochani, chrypki zostało. Przepraszam was bardzo. Okej, wy jesteście tylko złamani, czyli możecie jeszcze powrócić na pole bitwy, a co za tym idzie, trzeba was wyeliminować. Tutaj widzę sobie, armaty nie dają rady. Wy mieliście te działa przejąć. Kto jeszcze nie przejął tych dział? Armat to my żeśmy tutaj natracili. To nie ulega wątpliwości. Bardzo niedobrze. No, będziecie się długo tutaj jeszcze grzebać, panowie. Proszę mi tutaj te wojska zlikwidować. Dopóki nie zobaczę napisu rozbici, nie przestanę. Ale tak widzę, miotacie się tutaj, panowie. Troszeczkę trzeba wam, widzę, tu pomóc. Dobra, atakujcie tą jednostkę tutaj. Panów zapraszam już do ostrzału. Armaty, proszę się wycofać. Nic tu po was, a tylko dostaliście po pysku i to ostro. Tutaj proszę bardzo, atakujemy i złamani. Pięknie. Wy chwilowo nie strzelajcie, bo będziecie strzelać również w moją konnicę. Proszę ich tutaj wyciosać. Co tutaj idzie? Milicja, tak? Dobra. Rozwalimy jeszcze ten pułk. Wy już możecie przyładowywać broń i szykować się do strzału. Tutaj pięknie akurat zmieniają ustawienie. To nawet chyba taka lepsza, proszę bardzo, piechota. Niezwykła milicja. Okej, pewni siebie, no ale troszeczkę żeśmy ten impet stracili. Dobra, proszę się rozejść i jeszcze raz z impetem zaatakować, bo to takie słabe było. Jak tutaj na całej długości linii frontu wygląda sytuacja? Tu piechota liniowa jako tako sobie radzi. Panowie, ja wam mówiłem, żebyście się wycofali. No, atakują na całej długości frontu. A ja wam mówiłem, panowie, idźcie. Kurczę, jak mnie to denerwuje, jak... Komputer to się wycofuje i od razu atakuje z takim wielkim impetem, a ja próbuję chociaż te jednostki tutaj wycofać i się nie da. Dobra, zrobimy sobie okrążenie, bo oni już się oczywiście tutaj do strzału przygotują, zanim ja cokolwiek zrobię. Więc my się odsuniemy na odległość strzału. Jak tam u was zmęczeni? No dobra, no niestety, no trzeba było szybciej załatwić sprawę. Bo tam środek frontu mnie potrzebuje, a ja tutaj się babram niepotrzebnie. Okej, ci już są zdezorientowani. I złamani. Dobra, dobijemy ich. Wy chwilowo nie strzelajcie. Tutaj jakieś ostrzały się tutaj, widzę, dzieją. Tą część możemy sobie tutaj... O! Troszeczkę rozciągnąć tą flankę, bo tutaj już raczej się nie wrócą. Ale będziemy nadzorować sobie tam oko, będziemy mieć baczne na tę stronę. Aha, wy już przeszliście, tak? Dobra. Wy możecie z powrotem strzelać.
My się przegrupujemy. A właściwie biegniemy. Biegniemy, bo tutaj widzę, się zaczynają czaić. A ja sobie tutaj na środek przejdę. Ja też nie... Kochani, przestroga dla was, ja właśnie źle zrobiłem. Jeżeli macie okopy, nie wycofujcie armat, ponieważ one psują się na tych okopach. Nie dość, że wam nie uciekną z pola bitwy, to jeszcze je potracicie bardziej. Dobra. Idziemy. Dobra, atakujemy może nawet gwardię generalską. No już nawet ta piechota mnie tak nie będzie interesowała, jak właśnie gwardia generalska. Tu postaramy się związać jeszcze tą piechotę walką. No, będzie coś z tego. Na razie za dużo tej konnicy nie straciłem, dlatego możemy tutaj sobie szarżować tak bardziej agresywnie. Dobra, już są zdezorientowani. Tak jest, teraz trzeba przycisnąć, może się uda pozbyć generała. Ratuj się kto może. No niestety, dobrze, udało się. Ci będą prowadzić ostrzał, dobra, atakujemy z frontu. Ja jakoś nie mogę takimi krzywymi liniami atakować, moi muszą wyrównać szereg, ale widzę, że nie tyczy się to komputera. Dobra, atakujemy na wprost. Trudno. Ale im nie popuszczę, wam, panowie, nie popuszczę. Choćbyście uciekali. Ale tutaj ładnie potracili te jednostki. Panowie. Nie, nie macie tutaj możliwości ostrzału. Bardzo mnie to cieszy. Wybić tutaj co do nogi. Nie, nie jestem, kochani, sadystą. Ale oni strzelali do moich ludzi. Okej. Przegrupowujemy się. Co tutaj jest? Armaty średnie wyszły. O, proszę bardzo. W takim razie idziemy sobie powoli naszymi jednostkami. I czas nawet pójść do przodu generałem. Co to jest w ogóle? Panie, uciekaj pan stąd. A może się nawet uda dojść piechotą. To jest ostatni chyba pułk już tutaj aktywny, jeżeli chodzi o Polaków. Dobra. To spróbujemy sobie podejść na odległość strzału i te jednostki wyeliminować. Czy oni tutaj zakładają... O, dobra. Zabierają stąd działo. Dobra, to trzeba szybko generałem podbiec tutaj. Tam tak, rozbić cały pułk. Ja tutaj sobie kątem oka zobaczę, żeby się ktoś tu jeszcze nie wycofał zbytnio, bo to nie byłoby dobre. Kto tu jeszcze strzela? A te działa jakim cudem strzelają? A gdzie jest flaga ich? Hmm. Ot ci jest niespodzianka. No dobra, nieważne. Tak, ci uciekają. To może uda się ich tutaj jakoś złapać. Czemu tutaj działa zostawili? A nie, nie zostawili. To po prostu jakaś obsługa. Hmm. Bywa. Dobra, nie będzie ta bitwa trwała wiecznie, jak to mawia klasyk. Klasyka Ironek. A zatem przystępujemy do ataku. Panie generale, proszę czynić honory. Jeszcze się rozejrzę tylko w koło. Nic mojemu generałowi nie zagraża. A zatem proszę tutaj czynić honory zakończenia bitwy. No, chcieli jeszcze odsunąć działo. No już za późno, panowie. No i co, panie generale? Będzie co z tego? Jeszcze ci tu zaczęli strzelać. Proszę nie strzelać tu mojego generała kochanego. Ale myślę, że to już koniec bitwy. Mam nadzieję, że te falkony się wycofają, że nie będę musiał jeszcze włazić po murach, żeby je stamtąd wykurzyć. Ale podejrzewam, że będzie to nieuniknione. Oczywiście jak wejdę na mury, to oni się wycofają i się bitwa zakończy. Ale żeby mi jeszcze krwi napsuć, to oni będą się tam bronić. Bezflagowcy tacy. Dobra, przyspieszymy sobie tą bitwę. Poczekamy sobie, aż nasze jednostki wejdą tutaj na mury.
Chłopaki zarzucą liną. Tak jest. No i dobra, chłopaki, wspinacie się. Jak tylko przejmiecie mury, będziemy mogli wejść. Moja konnica bardzo zmęczona, dlatego niech sobie po prostu galopem jedzie. Tam stępa, nie pamiętam, nie jestem. O, mówiłem, że jak będziemy wchodzić na mury, to bitwa się zakończy. No cóż, grunt, że zwyciężyliśmy, obroniliśmy oblężenie, dlatego mam nadzieję, że to poskutkuje tym, że ten region będzie już nasz. Aczkolwiek podejrzewam, że ta jedna tura, która miała jeszcze zostać, zostanie i niniejszym będziemy musieli jeszcze jedną bitwę stoczyć, a my straciliśmy główne siły w postaci armat, ale nie gdybajmy, widzimy się, kochani, w menu. Bardzo dużo wojska straciliśmy, bardzo niepowetowana i niepotrzebna strata. Niniejszym odkryliśmy technologię, którą chciałem, czyli ostrzał szeregami. A co za tym idzie? Możemy się zająć gospodarką. I tak chcę zrobić. Może zaczniemy od przędzarki? Albo nie. Podstawowa pompa parowa. Zadbamy o nasze kopalnie żelaza, które będą nam niezbędne do prowadzenia dalszych działań wojennych, tak? Żelazo było cennym surowcem, o którego wydobycie trzeba zadbać w pierwszej kolejności. Obóz wojsk gubernatorskich jak najbardziej. Tu jest wszystko ok. Czy tam jeszcze musimy uzupełnić jednostki? Tak, musimy. Dobrze, to uzupełnimy. I teraz tak, gdzie jest ten mój piąty pułk artylerii? Tu był. Co się mu z nim stało? Czy ja gdzieś przegapiłem go w czasie bitwy? Czy nawet nie zwróciłem uwagi na to? No nic, dobra, zaraz się wyjaśni. Pewnie jak będę montował nagle... A nie, tu jest. O, dobra. Okej, w takim razie my mamy tutaj prawie w pełni mobilną armię. Możemy powołać jakiegoś generała. Dietrich Lange. Nawet tak fajnie niemiecko. Dobra, no to tutaj mamy kolejną zmontowaną armię. Armia Południa to będzie. To teraz tak. Ty ziomek, ja ci muszę, widzę, ręcznie odeskortować do Magdeburga. Tu chłopcze. Tu masz iść. Ten tu uciekł. Dobra, to my go możemy tutaj poganiać troszeczkę, czy nie? A co tu robi, przepraszam bardzo, francuski misjonarz katolicki? Trzeba uspokoić pana. Agent wykryty, czyli no niestety Francuzi nabierają podejrzeń co do mojej polityki neutralności wobec tego kraju. No ale niestety. Coś za coś. Tak jak myślałem, tutaj niestety duże straty niepowetowane. Niestety. Czy ja chcę tutaj armaty średnie tracić dwie tury, czy już 12 funtówki, zamieniać powoli tą przestarzałą technologię na nowoczesne. Działa, chociaż tutaj jeżeli chodzi o siłę ognia, jak dobrze pamiętam, to jednak armaty były lepsze. Nie. 12 funtówki mają lepszą precyzję. Dobra, w takim razie zamieniamy na 12 funtówki. A co za tym idzie? Czy mam jakieś mniej doświadczone pułki? No takie słabo są, no jedną gwiazdkę mają. To może nawet nie opłaca się tych pieniędzy wydawać. Tylko po prostu wszystkie wymienić pułki artylerii. Ile byśmy mogli? 4 na już. A co za tym idzie? Zrobimy inaczej. Tak, tak i tak. Ten pułk idzie do kasacji. Ten pułk idzie do kasacji. Będziemy mieć 4 pułki, 12 funtówek i jeden w pełni wyposażony, zdolny do działań wojennych pułk armat średnich. No cóż, ostatnia tura, czyli w następnej, że tak powiem, rozdaniu Polacy będą się chcieli jeszcze raz z nami bić. Mam nadzieję, że jednak dostarczyłem wam w tym materiale bitew, ponieważ bitwę o Warszawę będziemy musieli przesunąć na kolejny odcinek, na który już was serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że będziemy już mieli do dyspozycji technologię, jaką jest ostrzał z szeregami, a co za tym idzie, większa siła ognia, większa potęga i bardziej realne pokonanie
przeciwnika. A co za tym idzie, no tak czy siak w przyszłym odcinku Polska będzie już należeć do nas, jeżeli tylko wygramy bitwę. A patrząc na siły, jakimi dysponują Polacy, właściwie ich resztki, świadczą o tym, że możemy już powoli chłodzić szampana. Jeżeli materiał Wam się podobał, oczywiście, kochani, pozostawcie łapkę w górę. Jest to dla mnie duża motywacja do dalszego nagrywania materiału. Subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z materiałami, które pojawiają się na kanale. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!